Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Czy od Amerykanów możemy się czegoś nauczyć? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Zapraszam. Jako że któryś już raz z kolei miałem swoją małą amerykańską przygodę, no to chciałbym się podzielić z wami jedną drobną uwagą. Jedną rzeczą, której być może moglibyśmy nauczyć się od Amerykanów. Oczywiście daleki jestem też od jakiegoś totalnie bezkrytycznego podejścia do sprawy i zachwycania się tylko i wychwalania właśnie Amerykanów pod niebiosa we wszystkich aspektach, bo to nie jest mój cel, to nie o to chodzi. Jest jednak taka mała rzecz, którą miałem okazję przedyskutować z ludźmi z UK, ze Stanów, czy też z UK, z Przemkiem Druszkowskim, oczywiście, którego pozdrawiam, Druszkowskim, tak, natomiast w jego logo nie ma tej kropeczki, więc wszyscy go kojarzą jako Druszkowski Guitars. Wyobraźcie sobie taką sytuację, powiedzmy, ktoś robi coś dobrze na 90-95%, te 5-10%, nie wiem, jeszcze wymaga, powiedzmy, doszlifowania, być może wymaga to jeszcze jakiejś tam pracy, albo powiedziana jest jakaś tam głupota w takim małym procencie. Co robią w tym momencie Amerykanie? Pierwszą rzeczą, którą robią Amerykanie, to będzie oczywiście docenienie tych 90% czy 95%, tak jak wspomniałem, materiału, który jest w ogóle super fajny, jeżeli on oczywiście taki jest. Materiału mówię tu o, nie wiem, może to jest wasza muzyka, może to jest na przykład, nie wiem, film na YouTubie albo cokolwiek dosłownie innego. Zostaniecie prawdopodobnie, jeśli włożyliście dużo wysiłku i zrobiliście coś, myślę, że fajnie, wam się tak wydaje i naprawdę sprawdziliście, no to zostaniecie za to pochwaleni prawdopodobnie. Ktoś wam być może powie, słuchaj, ale tutaj w tym miejscu to powiedziałeś tutaj nie do końca prawdę, ale i tak jest super, możesz to poprawić, albo jak chcesz, z takim jakby nastawieniem. Natomiast co powie Polak, co powiedzą Polacy w takiej sytuacji najczęściej? Otóż co zrobią, skoncentrują się na tych 5% i totalnie to prawdopodobnie zjadą. W ogóle nie, to jest totalna bzdura, gówno, w ogóle się nie znasz i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi? To jest właśnie ta różnica. I niestety widać to bardzo, bardzo mocno na różnych przykładach, które można mnożyć. Ja też jestem na świeżo, także mogę coś powiedzieć. A propos na przykład moich filmów ze Stanów, z The Nam Show. Wiecie, poleciałem na drugi koniec świata do Stanów, w okolice Los Angeles, dokładnie do Anaheim. Tam były te wszystkie materiały z The Nam Show i one oczywiście były w języku angielskim, prawda? No bo ciężko rozmawiać z tymi właśnie personami w języku polskim. No chyba to jest dosyć logiczne. I co się stało? Oprócz komentarzy oczywiście pozytywnych, że w ogóle fajnie, że super, że rewelacja, że wow, że poleciałeś i tak dalej, dzięki, że możemy to obejrzeć i tak dalej, pojawiły się też komentarze takie jak ten. Nagle wąska grupa osób, nie wiem, 5, może 10, postanowiła, że będzie uczyć mnie języka angielskiego, bo jest naprawdę, o Jezu, jakie błędy, masakra, błędy straszne. I teraz tak, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby faktycznie no, słychać było, że kurde, totalne kalectwo językowe, przeprowadzam wywiady, ktoś mnie nie rozumie, muszą się dopytywać jakoś i tak dalej, no czuć, że to po prostu się nie klei w żadnym stopniu i porwałem się z motyką na słońce. Jakby tak było, wszystko w porządku. Natomiast z jednej strony słyszę tutaj takie głosy od polskich ekspertów, którzy oczywiście zjedli zęby, mieszkali tam 40 lat. Na pewno tak było. A z drugiej strony te same filmy, te same materiały zostały udostępnione przez jeden z największych portali gitarowych na świecie, Ultimate Guitar,
Tu proszę bardzo, wywiad Jared Dines, tu proszę bardzo, wywiad Jordan Rudess. Tam tak zwani native nie napisali, nikt nie napisał takiego komentarza. Nie zwrócił na to uwagę, słuchajcie, no tutaj fajny wywiad, ale ten angielski to on mógłby popracować nad tym. No to było strasznie zabawne jakby dla mnie. Zresztą też mi się wydaje, że ten portal no, nie udostępniłby czegoś, co byłoby po prostu gównem i tak dalej. Absolutnie nie twierdzę, że jestem jakiś perfekcyjny w tym angielskim, czy coś w tym rodzaju, ale no ludzie, no jest chyba tutaj pewien dysonans, pewna jakaś taka dysproporcja między komentarzami kilku tych jakichś konkretnych osób z naszego kochanego kraju, a osobami stamtąd i ich podejściem do całej sytuacji. Także to chciałem podać jako przykład. Oczywiście takich przykładów można mnożyć. Obojętnie, co byśmy nie robili, ja często też spotykam się, nie wiem, wejdę sobie na jakiś teledysk jakiegoś zespołu, ktoś tam pisze właśnie, że jakaś masakra, to już nie mówię o tym, że to tylko Polacy robią, bo absolutnie nie, ale jest naprawdę fajnie zrobiony numer, fajnie zrobione wideo, wszystko się tam zgadza, muzyka, jak to muzyka, może się podobać, bądź nie, ale to można napisać w jakiś taki normalny sposób, no słuchaj, no tutaj fajnie, ale no nie do końca w moim klimacie. Albo no niestety podoba mi się średnio, a nie, że w ogóle o Jezu, dramat, spuśćcie to wszystko w toalecie. Wiecie, szczerze mówiąc, ta sytuacja to spływa po mnie jak po kaczce. Nie mam z tym naprawdę żadnego problemu. Natomiast zastanówcie się, ile na przykład młodych osób, które chciałyby coś zrobić, chciałyby z czymś wyjść, nie podejmuje tego działania przez właśnie takie czy inne komentarze, które są jakby dalece przekraczające, powiedzmy jakby przewinienie w cudzysłowie, tak? Ta krytyka często jest przekraczająca mocno jakiś po prostu zdrowy rozsądek, niestety. Także my, myślę, że wszyscy możemy, mówię to również o sobie, bo też wychowałem się oczywiście w tej kulturze. Myślę, że możemy wszyscy spokojnie przemyśleć pewne rzeczy, które, nie wiem, piszemy, które robimy, czy po prostu nie jest to bezsensowne jechanie po drugiej osobie, po jakichś jej dokonaniach i tak dalej. Ja oczywiście wiem, skąd to wynika. Sytuacja jest taka, że nie wiem, w szkole wytykali nam błędy. Nikt nam dobrych rzeczy na zielono nie zaznaczał, tylko na czerwono złe, prawda? Mówi się też, że gówno bardziej śmierdzi niż kwiatki pachną. To jest też jakby inna rzecz, prawda? Myślę, że fajnie będzie też w dawaniu jakiegoś takiego feedbacku po prostu zachowanie jakichś zdrowych proporcji, no chyba, że to jest naprawdę straszny dramat i absolutnie jestem gorącym zwolennikiem, jeżeli coś jest po prostu absolutnym shitem, to nazywania rzeczy po imieniu, ale wiecie, o co chodzi. Nie koncentrowałem się może na tych 3-5%, 10%, może 90% jest na przykład dobre, warto to przemyśleć. Na koniec warto może zadać sobie też pytanie, to kieruję taką radę do tych, którzy chcieliby coś robić, a właśnie boją się tego typu komentarzy i czy to nawet z najbliższego otoczenia, bo to często tam mamy taką jazdę, co jest mega smutne, mega przykre i podcinające skrzydła nierzadko. Znam dziesiątki takich sytuacji, sam osobiście miałem takich sytuacji wiele, więc to jest jakby smutne, że takie rzeczy się zdarzają, ale się zdarzają. Takie zachowania u tych osób właśnie takich zniechęcających mocno do tematu często wynikają po prostu z bardzo słabych cech gdzieś tam zakorzenionych w głowie, typu, nie wiem, typu taka nasza, wiecie, taka polska zawiść, tak? Jakaś może zazdrość. A czasami jest czego zazdrościć, bo nie wiem, ktoś coś zrobił, prawda? My nie zrobiliśmy, ktoś coś zrobił, no to my się czujemy źle z tym, kurde, i żeby jakoś sobie to wypoziomować, no to próbujemy robić coś takiego, zamiast samemu wziąć się do roboty i zacząć coś ogarniać, żeby było fajnie. Tak, żeby sąsiadowi było gorzej, a nie mi lepiej. No to jest niestety
masakra. Także jeśli na przykład widzicie, że pod waszą pracą, którą gdzieś tam upubliczniacie, i to mogą być kompletnie różne dziedziny, to nie musi być nawet muzyka, widzicie takie podejście, macie już coś ogarnięte w głowie, że to, co zrobiliście, jest na naprawdę przyzwoitym poziomie, tak? Może to jeszcze nie jest perfekcja, ale jest naprawdę na przyzwoitym poziomie, a widzicie komentarze, że jest to absolutna kloaka i w ogóle najgorsza masakra i tak dalej, to myślę, że taką bronią przed tym może być zdanie sobie sprawę często z sytuacji, że to ktoś ma problem, a nie wy. Natomiast konstruktywna krytyka, jak najbardziej jestem 100% za. Konstruktywna krytyka jest bardzo fajna i na przykład może wam pomóc w stworzeniu czegoś lepszego w różnych dziedzinach i pod różnymi względami. Ja sam, dzięki waszym właśnie uwagom, ale takim normalnym, takim fajnym, nawet powiedzmy powiedzenie czegoś negatywnego, ale zwrócenie na jakiś temat uwagi, który faktycznie obiektywnie mógłby zostać poprawiony. Wiele się od was nauczyłem. Nikt nie ma omnipotencji jakiejś. Nikt nie jest we wszystkim najlepszy. Także właśnie fajnie posłuchać ludzi, którzy w jakichś tam konkretnych obszarach są po prostu lepsi od nas, tak? To jest bardzo, bardzo fajna sprawa, bardzo dobra nauka i pouczająca rzecz na przyszłość, z której możecie wiele, wiele wyciągnąć dla siebie dobrego. Oczywiście w kartach na końcu będziecie mieli właśnie te filmy z USA, z The Nam Show. Udało mi się chyba całkiem fajnie zaprezentować płytę. Czas został wykorzystany, poznałem bardzo fajnych ludzi, już to mówiłem w materiałach, ale pozdrowię jeszcze raz Przemka, Tima i Adama z Wielkiej Brytanii, Adama oraz Piotrka z Taurus Amps. Także było super, wielkie, wielkie pozdro. Na sam koniec mam jeszcze takie pytanko do was, bo no nie ukrywam, że chcę wjechać trochę bardziej właśnie w YouTube'a anglojęzycznego, czyli po prostu YouTube'a, który wjeżdża w cały świat, a nie tylko Polskę. Jak spojrzycie sobie na Google Maps, to ta Polska jednak jest taka malutka w stosunku do tej całej reszty. Więc myślę, że sporo fajnych materiałów czeka. Powoli na to przechodzę, natomiast chciałem się was zapytać, jak byście woleli, żeby te materiały były robione? Czy chcielibyście, żeby materiały były robione w języku angielskim z polskimi napisami? Czy ten sam materiał w języku angielskim i polskim? Dwa oddzielne filmy, które, nie wiem, dla mnie to jest taka dziwna opcja, bo trochę się wyświetlenia jakby rozpuszczają wtedy. No ale czy koniecznie chcecie, żebym gadał po polsku zawsze w każdym materiale i tak dalej, czy też niekoniecznie, bo na pewno tylko polskie materiały już pewnie nie wchodzą w grę. Także dajcie mi znać, którą opcję wolicie, w jakich proporcjach, czy raz na jakiś czas filmik anglojęzyczny wam nie przeszkadza, czy z tymi napisami jest ok. Dajcie mi po prostu znać. Szczególnie, że już za dwa dni jadę, słuchajcie, nagrywać bardzo fajny materiał do Invent Sound, do Szymona, tam gdzie robiliśmy płytę Jero City Divided, właśnie tą płytę, którą promowałem w Kalifornii. Także będą dwie gitary, ta i druga z takim samym sprzętem, różniąca się tylko jakby drewnem na boczkach tutaj, na tych skrzydłach. No i sprawdzimy naukowo i też wy będziecie mogli ocenić, czy te różnice w brzmieniu są. Zagramy na klinie, zagramy na high gainie, zagramy kompletnie różne stylistyki, jakieś tam funkowe klimaty nawet polecą na rozłączonych cewkach, polecą metalowe, hardkorowe riffy, w sumie, które będą pewnie umieszczone w kawałkach na następnej płycie, bo to już jakby cały czas się to pisze. Rzeczy akustyczne zagrane na gitarze elektrycznej na przykład też takie się pojawią, także no ja jestem bardzo, bardzo podekscytowany i jestem mega ciekawy wyników, bo empirycznie tego sam doświadczę, a wy doświadczycie tego razem ze mną. Pozdrawiam was oczywiście bardzo, bardzo gorąco, trzymajcie się, cześć! Puh.